Nadmiar obowiązków zawodowych sprawił, że Basia Kurdej-Szatan, 34 lat, i Rafał Szatan, 31 lat, trochę się od siebie odsunęli. Pojawiły się nawet plotki o kryzysie w ich związku, co miały potwierdzać częste imprezy aktorki. Co dalej z ich miłością? Ostatnie tygodnie były dla Barbary Kurdej-Szatan i jej męża Rafała Szatana, sprawdź, wyczerpujące i to zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Oboje zdecydowali się wziąć udział w Tańcu z Gwiazdami, mając jeszcze inne zobowiązania. On występuje w spektaklach Rock of Ages w Teatrze Syrena oraz Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Z kolei ona gra w serialach M jak Miłości w Rytmie Serca. Szybko okazało się, że para przyjęła na swoje barki za dużo obowiązków. Przestali mieć czas dla ich córki Hani, która w tym roku poszła do pierwszej klasy, a także dla siebie. W środowisku pojawiły się doniesienia, że małżonkowie są o krok od kryzysu. Podsyciły je imprezy, na których Basia odreagowywała stres. Najgłośniej było dotąd o tej w Krakowie, gdy rozśpiewana gwiazda wraz z przyjaciółmi wybrała się w deszczową noc w poszukiwaniu lokalu serwującego kebab. Towarzyszył jej m.in. kolega, Kamil Krupicz, który pozwalał sobie na niewybredne gesty. Chyba twoja pupa pasuje do mojej ręki, komentował, łapiąc ją za pośladki. Jej mężowi musiało się to nie spodobać, a w ich domu zapanowały ciche dni. Ambicja i profesjonalizm nie pozwalały jej obniżyć poziomu. Przeciwnie, chciała być coraz lepsza. Zapytana, jak to wpływa na jej związek, odpowiedziała, jesteśmy tak zmęczeni, że po prostu idziemy spać. Jest ciężko. Mam na głowie dosłownie wszystko. Ogarniam dom i Hanie, dodała, sugerując, że nie ma wsparcia w mężu. Gdy Rafał odpadł z show w miniony piątek, napisała na Instagramie, kocham cię, kochanie. Tańczyłeś przepięknie. Czy miłosne wyznanie sprawi, że między małżonkami znów wszystko wróci do normy?